Awe, pewnie kliknąłeś ten film z myślą, super, kolejna subiektywna lista SCP, które każdy zna i w sumie to nic nowego nie wniesie, łapka w dół. Nic bardziej mylnego. Wstrzymajcie swoje kursory i przenieście je na tę drugą ocenę i kliknijcie w nią szybko, bo dziś zanurzymy się w odległe, zapomniane czasy Fundacji SCP. Cofniemy się o 13 lat i zobaczymy zapomniane, zarchiwizowane, najniżej oceniane raporty z ponad 6 tysięcy obiektów SCP. A we wszystkim, z tej strony Pio, a przed wami 5 najgorszych obiektów SCP. Jak pewnie wiecie, na stronie pisarskiej SCP Wiki funkcjonuje bardzo prosty system ocen, który dyktuje, czy dana praca pozostanie na Wiki, czy zostanie z niej usunięta. Uważasz, że raport jest dobry, przemyślany i spełnia wszystkie wymagania aktualnie przyjęte na Wiki? Dajesz plusa. Uważasz, że jest wręcz przeciwnie? Dajesz minusa. Jeśli oceny raportu sięgną poziomu poniżej zera, ten zostaje usuwany przez administrację w stosunkowo niedługim czasie. Jednak są wyjątki od reguły. Zerknąłem ostatnio na listę wszystkich SCP, od najniżej ocenianych do najwyżej ocenianych, i doszedłem do wniosku, że dobrym pomysłem byłoby wam je przedstawić. Niektóre z nich zostały oznaczone dopiskiem ARC, ARC, oznaczającym raport zarchiwizowany, pozostawiony na wieki z takich powodów jak powiązanie z innymi raportami, dla których jest on ważny fabularnie, albo zostawiony po prostu dla nowych pisarzy, żeby wiedzieli, czego nie robić, pisząc swoje artykuły. Inne blisko dna wiki obiekty oznaczone są zaś dopiskiem D, oznaczającym obiekt wycofany, poddany terminacji, czyli taki, który fabularnie został uśmiercony. Na wiki został wycofany zaś z głównej listy, ale został zachowany dla potomnych. Z tego co zauważyłem, funkcja ARC i D nie różni się za bardzo, ale... Wspólne mają jednak to, że większość nisko ocenianych i odsuniętych od głównych kanonów obiektów jest stara jak świat i posiada często grubo ponad 10 lat. Przyjrzyjmy się im uważnie, a dla was mam małe zadanie. Napiszcie w komentarzach, które z tych obiektów według was mają najlepszy potencjał na dobry raport i co byście w nich zmienili i co dodali. A najlepsze propozycje oznaczę serduszkiem, wytnę, przykleję na lodówce i spalę wraz z nadejściem równonocy wiosennej. Zaczynajmy. Na pierwszym albo ostatnim miejscu na całej SCP Wiki mamy SCP, które nadal znajduje się na głównej liście, o dziwo. Naprawdę, nie rozumiem, czemu SCP-359 Jastrząb nie został jeszcze usunięty przy ocenie -89. To już jest chyba niższa ocena. Ja nie wiem. Został napisany 7 stycznia 2009 roku i przydzielono mu klasę Euclid. Specjalne czynności przechowawcze mamy najbardziej klasyczne, jak się tylko da. Zamknąć go w przechowalni, dawać mu co 2 dni pożywienie w postaci świni i nie wchodzić do jego przechowalni między 21 a 6 rano. Sam obiekt to metalowa rzeźba myszołowa rdzawosternego. Po angielsku to brzmi bardziej groźnie. Red-tailed hawk. Czerwonoogonny jastrząb. To brzmi o wiele lepiej po angielsku. Okej, nieważne. Od 6 do 21 rzeźba nie wykazuje żadnej aktywności. Jednak między 21 a 6 zachowuje się jak żywy ptak. Może latać, jeść i tak dalej. I to w sumie tyle. Tam są jakieś dopiski, że zaatakował członków klasy D jakichś i jak go w ogóle pozyskano, ale to tam pierdoły. I ten raport został zminusowany w kosmos i w sumie nie dziwię się, bo widać w nim bardzo dużo naleciałości raportów z pierwszej serii SCP. Pierwsi autorzy raportów nie starali się zbytnio przedstawić historii swoimi dziełami, a bardziej pokazywali dziwne potworki, które robią jakieś dziwne rzeczy. Oczywiście wiele raportów wyłamywało się z tego schematu i dlatego pamiętamy je po dziś dzień, ale come on. Rzeźba, która robi coś niebezpiecznego tylko w określonych warunkach? No proszę was, kto by coś takiego plusował? O. Drugim obiektem na naszej liście jest SCP-252 ARK o nazwie Gay Bomba. Nie przesłyszeliście się. Dr Kondraki 11 listopada 2008 roku opublikował na wiki raport o nazwie Gay Bomba, który aktualnie goni jastrzębia w liczbie minusów, bo jego ocena wynosi aktualnie -88 punktów. Jest to bomba wyglądająca na jedną z tych używanych w bombowcach z okresu II wojny światowej. Na jej boku umieszczono napis The Pink Scare, różowa panika, co jest bardzo ładnym nawiązaniem do Lavender Scare, lawendowej paniki. Jest to określenie na moralną panikę w XX wieku, która nasilała homofobiczne nastroje w Stanach Zjednoczonych. Co z kolei jest nawiązaniem do określenia Red Scare, czerwona panika, czyli nasilających się nastroi antykomunistycznych. Kondraki zaserwował nam tutaj smaczek w postaci incepcji toksyczności. W każdym razie bomba ta po aktywowaniu sprawi, że wszyscy mężczyźni w promieniu 3,5 km zaczną przejawiać homoseksualne tendencje na jakiś czas. I tyle.
I potem 1/3 raportu to typowe LOL fundacyjne śmianie się z tego, że pracownicy wykorzystują bombę do prankowania doktorów, a doktor Clef grozi im, że odeśle ich do pracy przy keterach. Oczywiście pada pomysł połączenia gej bomby i najgejowszego człowieka na świecie. Tak, wiem, że tłumaczenie jest inne, ale wtedy żart tytułu zanika. Ten raport zestarzał się jak mleko. Nie pomaga fakt, że jego autor w sumie był dość wybuchową osobą i potem został zbanowany permanentnie ze strony, pozostawiając po sobie dość duży niesmak. Chciałbym powiedzieć, że to nawet dobry projekt na start SCP, bo ma ciekawy potencjał do parodiowania prawdziwych wydarzeń historycznych, tym bardziej, że mamy na wiki już takie obiekty jak przełącznik płci chociażby, ale większość osób w dyskusji pod artykułem tak czy siak zdegustowana jest samym konceptem, okrzykując go co najmniej uwłaczającym. I to w sumie prawda. Kondraki momentami pisze jak gimnazjalista, który uważa, że wykonywanie salutu rzymskiego na przerwach lekcyjnych jest zabawne. Następny na liście mamy kolejny SCP, który aktualnie znajduje się na głównej stronie SCP Wiki, przy ocenie minus 56 punktów. SCP-238, autorstwa Dr. Gears. Obiekt ten nosi nazwę Kompleks Budynków i jest dokładnie tym, co widzimy w tytule. Jest dużym podziemnym ośrodkiem z wejściem gdzieś na wyspie Szmita na północy Rosji. Oryginalnie wejście było zatorowane wielką ścianą z cegieł, pokrytą różnymi rzeźbami, rycinami. Ścianę usunięto i rozpoczęto eksplorację budynku. Okazało się, że ściany SCP-238 były skamieniałą tkanką nieznanego pochodzenia i że sam obiekt jest lub był przynajmniej w połowie biologiczny. W centralnym pomieszczeniu ośrodka, składającym się częściowo ze zgniłego mięsa i zepsutych metalowych struktur, personel zaczął znikać i wiele incydentów pochłonęło 8 z nich. Słyszano dźwięki i widziano różne halucynacje wraz z... usunięto. No i ogólnie to obiekt sięga aż do... usunięto. No ten i... jeden z ocalałych powiedział, że widział... usunięto. W sumie to nie wiemy nic. Dostajemy dodatek, w którym dowiadujemy się, że inny obiekt autorstwa doktora Gearsa uciekł i pobiegł akurat do SCP-238, więc fundacja wysłała tam swoich agentów i członka klasy D, żeby je odzyskać, ale wydarzyło się coś, co zostało znowu ocenzurowane i zginęli. I tyle. Koniec. Koniec całego raportu. Czyli mamy ośrodek, który kiedyś żył i w którym dzieje się... usunięto? Czy to nawiązanie do SCP-PL9999? Boże, Gears przewidział przyszłość. To SCP pozostawia trochę za dużo dla naszej wyobraźni, jednocześnie mając wrażenie, że daje nam wystarczająco, ale to nie jest wystarczająco. Nie róbcie tak, błagam. Dobrym przykładem wykorzystania cenzury jest SCP-579, w którym autor nie pierdoli się w tańcu i po prostu ocenzurował wszystko. I społeczność uznała, że przepuszczą to coś. Znaczy, nie, dobra. To nie jest dobry przykład wykorzystania cenzury. Nie bierzcie go pod uwagę. Tutaj autor w sumie nie wie, co chce przekazać, mimo że widać zalążek pomysłu. No właśnie, zalążek, bo sam Dr. Gears w 2009 skomentował ten obiekt, mówiąc, że musi się zgodzić i coś tutaj jest nie tak. Oryginalnie ten obiekt miał być miejscem, w którym narodziło się wiele innych jego obiektów. Ale jeśli ten raport sam w sobie nie jest ciekawy, to nie ma sensu marnować miejsca na liście. Come on. W sumie takie były wtedy trochę czasy na wiki. Można było robić co się chce, bo tak mało osób w ogóle pisało raporty, że w sumie ta piaskownica była ich i tylko ich. Na szczęście dużo się w tym czasie zmieniło. Niestety, zanim się to stało, dostaliśmy jeszcze więcej kiepskich SCP. W tym wypadku SCP-001 ARK autorstwa Eberstroma, z oceną minus 52, napisaną 27 lipca 2008 roku. Tak, jedna z propozycji SCP-001 została tak zminusowana, że aż trafiła do pierwszej piątki najniżej ocenianych raportów na całej wiki na dzień dzisiejszy. Nie uwierzycie, czym jest SCP-001, ten ważny obiekt, pierwszy na liście wszystkich obiektów. Jest teleportującą się ziemią. To SCP-001 ARK jest 24 km kwadratowymi powierzchni, która w nieznany sposób co około 2 tygodnie zmienia swoje położenie geograficzne. Postawiono na niej ośrodek 19, w którym przechowuje się większość niebezpiecznych Euklidów i Keterów. Powierzchnia ta jest dość bezpieczna, bo przenosi się tylko do wyludnionych obszarów Ziemi i w gruncie rzeczy niemożliwym jest jej odnalezienie tak od tak. I tyle. Cały raport. Oczywiście jak ktoś ją odnajdzie, to ma być postrzelony na miejscu. Ten raport bardzo pokazuje mentalność pierwszych raportów SCP. Według niego jeden jedyny ośrodek 19 pomieści wszystkie możliwe do przemieszczania Euklidy i Ketery. I zakładam, że wtedy było na tyle mało raportów,
że wszystkie rzeczywiście zmieściłbyś na swoim podwórku, jeszcze był w stanie wykarmić i posłać na studia. Papa Kirs jest dumny ze swoich dzieci. Tak czy siak, koncept ośrodka na teleportującej się ziemi jest bardzo interesujący i zdecydowanie zasługuje na uwagę, ale nie na stanowisku 001 i nie jeśli nie niesie ze sobą żadnej ciekawej historii. Tak, ja wiem, że przyczepiam się do raportu, który pochodzi z czasów, kiedy SCP Wiki było bliżej do fanfików na Wattpadzie niż lovecraftiańskich koszmarów, ale ta ocena mówi sama za siebie. Ostatnim obiektem na naszej liście jest Joey, SCP-048 Ark, autorstwa ponownie doktora Girsa. Numer 48 na liście SCP jest przeklętym numerem i wiele artykułów, które próbowano wstawić na jego miejsce, zostało usuwane albo minusowane. I tak też stało się z Joeyem, który aktualnie ma ocenę minus 35. Był to obiekt klasy Euclid. Mówię był, bo został zneutralizowany i taką klasę aktualnie posiada. Do obiektu należy zwracać się per Joey, gdyż nazywanie go obiektem, bądź SCP-048, sprawia, że ten zaczyna się denerwować, dopóki nie zostanie przeproszony. Jak się go przeprosi, to natychmiast wraca mu humor i mówi, że nie, nic się nie stało. Joeyowi należy przydzielić umeblowany pokój w kwaterach mieszkalnych i należy mu także dać dostęp do wszystkich filmów, książek, o które poprosi i tak dalej. Full wypas. To samo tyczy się jedzenia i picia, z wyjątkiem alkoholu i czekolady. Joey może swobodnie poruszać się po całym ośrodku i wchodzić w interakcje z pracownikami. Natomiast jeśli spróbuje uciec, należy go unieruchomić i odnieść do celi, dając mu szlaban na filmy, jedzenie i książki na miesiąc. Jesus, to SCP ma lepiej niż większość pracowników w fundacji. Teraz zapytacie, kim jest Joey? Kim jest SCP-048 Ark? I jakie zdolności posiada, że fundacja zgadza się na wszystkie jego warunki? Otóż Joey to pies. Joey to po prostu pies z twarzą człowieka, który jest, no, jest całkiem inteligentny i potrafi bardzo szybko nakurwiać łapami i może ci na ludzie przegryźć kości. Ale to nadal pies. I jeśli napije się trochę alkoholu, to zakłada żonobijkę i idzie się naparzać z kim popadnie. Jest psem alkoholikiem. Znaczy nie, to, że jest alkoholikiem, nie jest nigdzie napisane, ale dorobiłem sobie taki fakt, żeby jakoś uzasadnić to, że ten SCP może jednak ma szansę. Pewnego razu jeden z członków klasy D, tak pozwalają członkom klasy D na luzie spotykać się z obiektami SCP, dał mu piwo, podczas gdy grali sobie spokojnie w pokera. Członek klasy D. Hej, Joey! Z twojej matki to musiała być prawdziwa suka, nie? Ciała członka klasy D po tym żarcie nie odnaleziono. Nie no, Joey pogryzł go niemiłosiernie boleśnie, ale gdy tamten chłop przeprosił, od razu mu wybaczył i wrócili do pokera jak gdyby nigdy nic. Po jakimś czasie fundacja ogarnęła, że trochę się błaźnią i wykorzystują za dużo zasobów jak na zadowalanie psa, więc po prostu go uśpili. RIP Joey. Zakładam, że wydarzyło się to po tym, jak ten raport dostał się do limbo minusowych ocen. Coś w tym raporcie mnie naprawdę rozkurwia. Mnie też, przyjacielu. Mnie też. Nie piszcie takich SCP, błagam. Mimo że większość tych raportów była pisana przez znanych, szanowanych i przede wszystkim utalentowanych autorów, próba czasu ich nie ominęła i udowodniła wręcz, że to, co kiedyś było dopuszczalne na wiki, dziś można włożyć między tanie fanfiki. To się nawet zrymowało, teraz dopiero to zauważyłem. Jezu, gratulacje, ja z przeszłości, napisałeś rymowany scenariusz. Jeśli spodobał się wam ten materiał i chcielibyście zobaczyć więcej najgorszych SCP, bądź w przeciwną stronę najlepszych SCP, albo SCP o konkretnym tagu, zostawcie pozytywną ocenę pod tym filmem i komentarz, co interesowałoby was na przyszłość z tego typu materiałów. No i oczywiście, jeśli jesteś tutaj nowy, zachęcam cię do subskrypcji, a nie ominą cię kolejne dziwne i o wątpliwej jakości historie ze świata fundacji SCP. Ja jestem Pio, to było 5 najgorszych SCP, do zobaczenia... kiedyś.